Dzień dobry, witam Państwa w środę 11 maja ze studia Telewizji Imperium przy ulicy Floriańskiej. W dzisiejszym przeglądzie wydarzeń będzie m.in. muzycznie, sportowo i ekologicznie. Dowiemy się, co dalej w sprawie dramatu w Knurowie, jacy artyści zachwycą swoją muzyką w ramach trwającej filharmonii oraz jak połączyć miłość do jednośladowych pojazdów z literaturą lub ekologią. Anabela Conti, zapraszam na serwis. Wiadomości zaczynamy od pilnej informacji dotyczącej tragedii w Knurowie, do której doszło ostatniego dnia kwietnia. W związku z zabójstwem 41-letniej mieszkanki Knurowa, mąż denatki wraz ze swoim bratem 7 maja zostali zatrzymani przez policję w jednym z mieszkań przy ulicy Koziołka 10. Kobieta zmarła na skutek ciężkich obrażeń głowy przy pomocy ostrych narzędzi. Podejrzany o zabójstwo żony Knurowianin trafi do tymczasowego aresztu śledczego w Bytomiu, gdzie ze względu na zły stan zdrowia spędzi najbliższe 3 miesiące. Grozi mu nawet dożywocie. Koncerty organizowane w ramach Filharmonii powoli wpisują się w stały kalendarz imprez w naszym mieście. Zapoczątkowane w 2014 roku cieszą się dużą aprobatą ze strony mieszkańców, a to za sprawą znanych występujących artystów oraz różnorodności muzycznych gatunków, dzięki której każdy znajduje coś dla siebie. Była Ewa Bem, Mela Koteluk, Tymon Tymański, a kto zaskakuje w tegorocznej edycji, skoro wszystkie bilety na nadchodzące koncerty są już wysprzedane? To m.in. przedstawiciele jazzowej strony muzyki Monika Bożym, Krystyna Prońko czy Kiab Trio oraz znana nie tylko z piosenki Babę zesłał Bóg Renata Przemyk. Drodzy Państwo, trwa właśnie kolejna edycja cyklu koncertów Filharmonia Muzyka w Jazowi. Wystartowaliśmy pod koniec kwietnia, za nami już 3 wydarzenia z tego cyklu. Przed nami bardzo kobiecy weekend. Zapraszamy już w sobotę o godzinie 19:00 w Centrum Kultury Jazowia wystąpi Monika Bożym. Znakomita soulowa i jazzowa wokalistka, która swoje doświadczenie zbierała w Stanach Zjednoczonych i w Polsce z muzykami, których doświadczenie można naprawdę spisywać na wielu stronach ksiąg muzycznych. Już w niedzielę o godzinie 19:00 wystąpi Renata Przemyk razem ze zespołem. Będzie to koncert polskiej wokalistki, polskiej aktorki, która jest Państwu dobrze znana z radia i telewizji, także serdecznie zapraszamy. A specjalnie dla widzów Telewizji Imperium mamy 2 podwójne zaproszenia na ten koncert, także szukajcie szczegółów na Facebooku Telewizji Imperium. Jeździsz na rowerze? Jesteś molem książkowym albo przynajmniej raz na jakiś czas lubisz coś przeczytać? Okazją do połączenia tych czynności będzie piątkowy rajd Odjazdowy Bibliotekarz, zorganizowany w ramach Tygodnia Bibliotek. Akcja zrzesza bibliotekarzy, kolarzy, czytelników, a także każdego, kto pragnie spędzić wiosenny dzień na sportowo. Rowerowa eskapada wyruszy w piątek o godzinie 18:00 z Placu Krakowskiego i poprowadzi do mety, stadionu Górnika w Zabrzu, gdzie na cyklistów czekać będą m.in. zaproszenia do miejsc związanych z kulturą w naszym mieście. Więcej informacji na stronie www.biblioteka.gliwice.pl. Pozostając w rajdowym temacie, już w najbliższą sobotę również miłośnicy dwóch kół i przyrody wspólnie pokonają po raz 8 trasę alejami kasztanowymi powiatu gliwickiego w celu zaalarmowania mieszkańcom ginących kasztanowców, coraz częściej zdominowanych przez pasożyty oraz promowania turystyki kolarskiej. Meta rowerowego rajdu o zielony liść kasztanowca w tym roku wyznaczona jest w Szkółce Leśnej w Rachowicach, gdzie na wytrwałych uczestników będą czekać gry i zabawy oraz integracyjny grill. Start o godzinie 9:00 z gliwickiego rynku. Dziś to już wszystko z mojej strony. Przypominam, że można nas oglądać w sieci kablowej Imperium Telekom, śledzić w internecie na stronie www.tvimperium.pl i na portalach społecznościowych. Dziękuję za uwagę i zapraszam na słonecznie zapowiadającą się prognozę pogody na czwartek.